Dla mnie zaszczyt być tutaj dzisiaj z Wami, to zawsze wracam tutaj z sentymentem do tej szkoły, gdyż właściwie prawie już 20 lat temu razem z obecnym, ówczesnym, wówczas burmistrzem Czesławem Wróblewskim dołożyliśmy cegiełkę do budowy tejże szkoły. Pan burmistrz również pamięta te zmagania. Najpierw była tutaj propozycja budowy przedszkola, później przeprojektowaliśmy te właściwe fundamenty na szkołę klasy 1-3 i chyba w 90, pan dyrektor mi tu pomoże, w 96 roku oddaliśmy pierwszy etap budowy tejże szkoły ze stanem surowym, zamkniętym w dalszej tutaj części. Czyli, kochani, cieszę się, że miałam również udział w budowie tej szkoły. Tutaj również w tym gimnazjum swoją młodość, dzieciństwo zostawiły moje dwie córki, Agneta i Dominika. A muszę powiedzieć, panie dyrektorze, drodzy nauczyciele, że zdobyły solidne podstawy, które dały im możliwość dalszego kształcenia. Dzisiaj Agneta skończyła studia na Uniwersytecie Przyrodniczym, dwa kierunki, jest szczęśliwą żoną, mamą, synka półrocznego. Dominika skończyła wyższą szkołę oficerską, obecnie za chwilę będzie kontynuowała dalej naukę również tejże uczelni. Kochani, chciałam Wam serdecznie podziękować za to gruntowne, solidne przygotowanie. I droga młodzieży, wykorzystajcie ten moment, tą sytuację, że jesteście właśnie w tej szkole, w tym gimnazjum w Wieruszowie. Wykorzystajcie to dla własnych ambicji, kariery, zdobywania wiedzy, kształcenia się i realizacji swoich marzeń. Ale dzisiaj może nie o tym, bo dzisiaj najważniejszy jest Jan Paweł II. To zaszczytne imię Jana Pawła II jest wyzwaniem dla wszystkich nauczycieli i uczniów Waszej szkoły. Zobowiązuje bowiem do odpowiedzialnego kształtowania postaw godnych opieki uznanego autorytetu moralnego naszych czasów, największego przywódcy w skali światowej, papieża Polaka. Mieliśmy szczęście żyć w czasach jego pontyfikatu. Ten zwykły, ale zarazem wielki nauczyciel nauczył nas patrzeć na świat i drugiego człowieka z miłością, która pochodzi od Boga. Pozostawił nam wielką i bogatą spuściznę w postaci swoich czynów, nauk, twórczości, na której trzeba kształtować charaktery i umysły oraz wychowywać młode pokolenie Polaków. Jestem pełna podziwu i szacunku dla organizacji corocznych uroczystości upamiętających nadanie szkole imienia tak wybitnego, wielkiego Polaka. Wierzę, iż działalność Waszej placówki czerpiąca z nauk Ojca Świętego będzie kształtować postawy patriotyczne, wrażliwość na drugiego człowieka, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość wychowanków. Wspólnie z rodzicami dbać Państwo będziecie o rozwój ucznia, przygotowując go do życia w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych oraz uczyć dokonywania prawidłowych wyborów. Życzę, aby patronat Jana Pawła II wpływał na umacnianie atmosfery życzliwości, zrozumienia, współpracy społeczności szkolnej, to znaczy rodziców, uczniów i nauczycieli. Niech będzie to czas wszechstronnego rozwoju umysłowego i duchowego nie tylko obecnych uczniów tej szkoły, ale wszystkich następnych roczników i całych pokoleń. Kochani, z racji tej, że jesteśmy w Wielkim Tygodniu i w przededniu również świąt Wielkiej Nocy, chciałam Wam złożyć radosnych, rodzinnych, cudownych świąt wielkanocnych. Spędźcie je w gronie rodzinnym. Najserdeczniej odpocznijcie, wypocznijcie i wracajcie z powrotem do szkoły. Wszystkiego najlepszego.